Ulica Młodzianowska na razie nie będzie przebudowywana. W przetargu na budowę nowego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej oraz budowę wiaduktu nad torami wystartowało w sumie 9 firm i konsorcjów. Były to firmy i konsorcja m.in. z Warszawy, Łodzi, Kielc, Krakowa oraz innych miast. Wszystkie te oferty otworzyliśmy 18 września, potem bardzo dokładnie zweryfikowaliśmy pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym. W tej sytuacji MZDiK zdecydował się na unieważnienie postępowania przetargowego. Są dwa powody tej decyzji. Pierwszy dotyczy wartości najtańszej oferty. Ta oferta opiewała na kwotę 66,5 miliona złotych. Przypomnijmy, mieliśmy zarezerwowane na ten cel 60 milionów złotych. Drugi powód dotyczy pojawiających się informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Chcemy z tej możliwości skorzystać. Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja będzie dużym wydatkiem dla budżetu miasta. Postawiliśmy sobie za cel, aby wykonać ją przy zaangażowaniu jak największym środków zewnętrznych. Rozpisanie nowego przetargu na budowę Młodzianowskiej wraz z wiaduktem planowane jest na początek przyszłego roku.